Chciałbym, zanim się pożegnamy, zapytać ciebie, Moniu, czy spotkałaś kiedyś, bo wiem, że jeżeli człowiek nie ma świadomości, to też pan doktor pewnie potwierdzi, że żyjemy, bardzo dużo osób, myślę, że wy widzowie też, żyjemy w takiej nieświadomości, że w zasadzie w bardzo dużej ilości miejsc jest dużo napisów Braille'em. Jest dużo napisów na windach, na stacjach akurat, gdzieś tam się pojawiają. I teraz krótko, Monika, gdybyś mogła przyznać, czy trafiłaś na jakąś najgorszą bzdurę napisaną Braille'em na czymś, co nie powinno być tam napisane? To znaczy... Może nie bzdurę napisaną, ale bardzo często po prostu, znaczy przede wszystkim chcę zdementować, tych napisów wcale nie ma dużo, to po pierwsze, paradoksalnie, ale jak już się pojawiają, to może nie sam napis jest bzdurny, tylko często umiejscowienie tego napisu jest bzdurne. Okej. Na przykład jeżeli jest na środku ściany tabliczka w Braille'u z napisem proszę zachować ciszę, no to wiecie, no nikt nie chodzi macając ścian wokół w jakimś muzeum. Żeby się na końcu dowiedzieć. Żeby się dowiedzieć, że być może ma zachować ciszę, nie? Okay. Także tak, no. Te w warszawskim metrze na przykład są na poręczach po wewnętrznej stronie naklejone podpisy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jeśli nie, to zachęcam do takiej pracy domowej. I one też czasami są no, w taki sposób umieszczone, że nie da się przeczytać, co tam jest, bo one są na poręczne, są tak zaokrąglone i w ogóle. Okej. Okay. Więc raczej umiejscowienie niż sam napis, nie? Czyli nic śmiesznego, myślałem, że jakaś nutka. Znaczy, czasami też jakieś niecenzuralne ja słowa. Tam, że ktoś jest głupi albo że... Znaczy, wiecie co, to się zdarza na przykład... że tak powiem, mimowolnie. Nie wiem, czy kojarzycie, w metrze są takie tabliczki z planami metra stojące, okropne w ogóle. Tak, że, na, że są, że tu linijka, na, to coś tam. Tak, tak. Się na to wpada, to jest się ostre, na nie wpada i one są w ogóle beznadziejne, plus jeszcze są wykonane w bardzo beznadziejny sposób, bo one są podpisane w Braille'u i te podpisy są naklejone, mają takie kropeczki i te kropeczki czasami odpadają. Więc faktycznie jak tam przyjdzie ktoś, komu się nudzi, czekając na to metro i tak sobie zeskromy parę tych kropek, a potem przychodzi osoba niewidoma, próbuję to przeczytać, to się okazuje, że tam są jakieś nowe zupełnie rzeczy, dziwne napisane. Okej. Okay. I te przyciski stop, które są w autobusie i w tramwaju, to czasami widziałam parę razy, że były do góry nogami wsadzone. A, ale ty ale... rozumiem, sorry, że... Jest napis stop, tylko do góry nogami, no. Czyta się go tak samo, czujesz, że to stop pod palcem? No, to tak jakbyś zobaczył kartkę do góry nogami, no przeczytałbyś, no tak, jakbyś się mocno skupił, to byś przeczytał, ale tak w pierwszym, wiesz...